Siemano, pogadamy dzisiaj troszeczkę o BHP w warsztacie. Jakie mamy główne zagrożenia w warsztacie? Co tam może grozić? No tak, są to, tak odpowiedziałem panu, jak miałem zajęcia z BHP, są to latające przedmioty, czyli w naszym przypadku zazwyczaj są to wióry. Jest to hałas, są to wszystkiego rodzaju pyły oraz ostre, szybko kręcące się elementy, no bo to wiadomo, mamy wszystkie tarcze, frezy, o czym jeszcze możemy powiedzieć? Noże w strugarce. Co jeszcze takiego jest szybkiego? Nawet papier ścierny. Mam tutaj bliznę z mojej pierwszej roboty, jaką robiłem. Był to fotel hierowski, którego odnawiałem dla żony i przyciąłem się szwierką oscylacyjną. Przez to, że to była szwierka, goiło się to bardzo długo, bo to było po prostu rozszarpane. Przy każdym elektronarzędziu, którego używam, które ma funkcję tnącą, mam okulary. Nie noszę ich zazwyczaj przy fartuchu z racji tego, że mi wypadają, więc po prostu zawsze sobie gdzieś tu przy przykładnicy leżą, czy przy ukośnicy. Więc zawsze do każdego cięcia zakładam okulary, żeby w pewien sposób ochronić ten wzrok. Kolejną rzeczą, o której warto pamiętać, to jest maska, bo wiadomo, nawet jak mam Capexa, który jest słynny ze swojego odciągu, że jest najlepszy spośród ukośnic, no jak tu zaraz Wam zrobię zbliżenia, nie jest tutaj czysto, więc warto skorzystać z maski. Obecnej maski, jakiej używam, to jest maska od Basecamp. Dostałem ją do testów i naprawdę super mi się sprawdza. Jest dość wygodna, więc naprawdę mogę Wam ją polecić. W linku znajdziecie również kupon promocyjny na nią, gdybyście chcieli zakupić. Przesyłka ze Stanów, ale nie wychodzi to tak tragicznie, więc naprawdę polecam. Możecie zobaczyć. Capexik, niby odciąg naprawdę jest fajny, odkurzacz zbiera. A tutaj cały brudny, ale to mówię, normalne. Kolejnym elementem, bez jakiego nie wyobrażam sobie pracy, są słuchawki. Ja akurat słucham muzyki podczas pracy. Są przeciwnicy, są zwolennicy. Ja tych słuchawek nie ściągam. W momencie, jak wchodzę do garażu, zakładam je, ściągam je dopiero jak stąd wychodzę. Raz, że można przez telefon pogadać, jak ktoś zadzwoni. Dwa, że no jednak chroni to ten słuch, mimo że tej muzyki słucham tutaj bardzo głośno. Ale zawsze nie jest to ten dźwięk maszyn, więc w jaki sposób to sobie rekompensuję. Mam nadzieję, że bardziej go nie uszkadzam niż go chronię. Kolejną rzeczą, to na przykład bardzo ważne jest przy strugarce, są rękawy oraz rękawiczki. No rękawiczki to jest temat rzeka, czy używać, czy nie używać. Ja ogólnie nie używam, nie lubię w rękawiczkach pracować. Wolę te ręce po prostu potem umyć, czy nawet jak coś sobie w nie zrobię, to sobie już trudno zrobię, ale przynajmniej mam palce. Przy strugarce warto też pamiętać o rękawach, że każdy luźny rękaw, no teraz lato, więc nie będzie tego problemu, ale w zimę jednak zawsze obcisło te rękawy, żeby to nie latało, bo w momencie jak nam wciągnie ten rękaw, to nawet nie chcę sobie wyobrażać, co się stanie z maszyną, z ręką, ze wszystkim, więc dla własnego bezpieczeństwa po prostu rękaw bardzo obcisły, ewentualnie krótki i tak samo tutaj część na brzuchu. Najlepiej w spodniach, jeżeli nie w spodniach, to przynajmniej obcisła koszulka, nie na pewno rozpięta koszula, no bo rozpięta koszula sama prosi się. Mimo, że mamy tutaj te wszystkie osłony, których nie domontujemy, przy każdej obrabiarce korzystamy ze wszystkich możliwych osłon, no ja nie korzystam tylko przy pile stołowej z tej osłony nadostrze, po prostu nie lubię, nie potrafię z nią pracować. Może jak już będę miał coś lepszego, to będę. Teraz wiem, że to jest błąd, ale trudno. Tak jak tutaj w strugarce, mogę sobie odsłonić całe te ostrze. No, nie chcę się teraz zakładać tego blatu, ale cały ten wał mam tutaj na wierzchu, więc wyobrażam sobie, jak ta luźna koszula może mi tu wlecieć. Jeszcze może troszkę o narzędziach ręcznych. No, w przypadku struga, to nie wiem, naprawdę nie wiem, myślę, w jaki sposób można się nim uszkodzić. No chyba ja sprawdzając tylko palcem od spodu, czy ostrze mamy wysunięte. Tak, to raczej nie wyobrażam sobie, żeby można było sobie coś zrobić. Ale za to dłutem, myślę, że bez większego problemu. Pamiętamy w przypadku ręcznych narzędzi, że zawsze pchamy od siebie. Nigdy nie pchamy w swoją stronę, bo to się tylko wiadomo, może w ogóle najlepiej to nie używamy tego w ten sposób, że skrobiemy sobie deskę w ten sposób, tylko zawsze ten materiał jest zamocowany. Ale jeżeli już chcemy coś na szybko z kleju obczyścić czy coś, to zawsze od siebie, a nie do siebie.
To mam nadzieję, że jest oczywiste. Do szlifowania, jak wiecie, używam odkurzacza, szwielek Festula. One bardzo fajnie zbierają, ale czasami chcę coś sobie ręcznie przeszlifować. Nawet nie wiecie, ile takie ręczne szlifowanie produkuje pyłu. Więc nawet jak mam przy szlifowania kawałek ręcznie, to ja po prostu widzę, ile jest tego pyłu. I wtedy dla własnego bezpieczeństwa lepiej jest to jednak robić w masce. W momencie, kiedy mamy wszystko założone i wyglądamy trochę kosmicznie, no na przykład mój synek mnie nie poznaje i się trochę boi, jak jestem w masce, ale naprawdę dbajmy o te nasze narządy, nasze płuca, bo nie będziemy ich mieli więcej. Dbajmy również o porządek na warsztacie. No ja staram się tutaj mniej więcej raz w tygodniu odkurzyć. Wiem, że troszeczkę takie głupie odkurzać warsztat stolarski, ale staram się to robić i żeby też nie było nic pod nogami. Do każdego urządzenia, które produkuje wióry, staram się mieć odciąg, ewentualnie odkurzacz. Mam odkurzacz jeden podpięty pod ukośnicę, drugi na stałe podpięty pod piłę. Trzeci mam taki ogólny. Odciąg mam tylko do strugarki z racji tego, że ona jest jedyna maszyna, która ma wejście setkę. Żeby nie produkować tych wiórów, bo możecie zobaczyć nawet, nie wiem, jak te stare strugarki, tam w ogóle nie ma odciągu wiórów, więc po kilku deskach mamy taką hałdę wiórów. No i może niektórzy czują w tym klimat, ja nie czuję, dla mnie, nie wiadomo, nigdy nie będzie sterylnie. Nawet mimo tego, że mam filtr ten powietrza tutaj założony, włączam go przy takich brudniejszych robotach, to i tak on mi tutaj nigdy wszystkiego fajnie nie zbierze, wszędzie osiada ten pył. Podsumowując, dla własnego zdrowia, słuchawki, okulary i maska. To są rzeczy, których powinniście używać prawie zawsze. Wiadomo, czasami jest to niewygodne, czasami się nie chce założyć, nie pamięta, albo przetnę tylko jedną listewkę i nic mi się nie stanie. No właśnie wtedy może się stać. Mi chyba jeszcze nic do oka nie wpadło. Z tego, co sobie próbuję przypomnieć, jeszcze nie miałem takich problemów. Ale już nieraz tak miałem, że musiałem wyjść z garażu, troszeczkę pooddychać, bo coś frezowałem, coś robiłem to bez maski. I była po prostu tragedia, była tutaj siekiera w pomieszczeniu, musiałem wyjść po prostu pooddychać, przewietrzyć się, bo tylko kasłałem. Więc żeby tego uniknąć, zawsze warto tych wszystkich rzeczy używać. No i przede wszystkim ubierać się sztywniutko, a nie jakieś takie luźne wory. Też to, żeby jakoś wyglądało.